Druga wojna światowa w kolorze. Morze Śródziemne i Afryka Północna. Kiedy wczesnym latem 40 roku Hitler odnosił triumfy w Europie Zachodniej, zaprzyjaźniony z nim dyktator Włoch Benito Mussolini marzył o podobnej kampanii na południu. Śniło mu się drugie Imperium Rzymskie. Zamierzał je stworzyć w oparciu o północną część basenu Morza Śródziemnego i o północną Afrykę. Chciał, by Morze Śródziemne znów nazywało się, jak za czasów rzymskich, Mare Nostrum, naszym morzem. Ale te marzenia doprowadziły go do katastrofy. Zakończyły się śmiercią Mussoliniego i fatalnym nadwyrężeniem sił niemieckiego sojusznika Włoch. Na początku wojny Włosi kontrolowali już Libię i Abisynię, dzisiejszą Etiopię. Mussolini postanowił zająć Egipt i Sudan, kontrolowane przez Brytyjczyków, aby stworzyć długi pas terytoriów zależnych od Włoch. Wydawało się, że nie będzie to trudne. Włosi mieli w tym regionie 10 razy więcej wojska od Brytyjczyków. We wrześniu 40 roku Mussolini zaatakował Egipt i zajął portowe miasteczko Sidi Barani. Tam Włosi zatrzymali się i okopali. Brytyjczycy zebrali wszelkie dostępne siły, aby przeprowadzić kontratak. 6 grudnia 40 roku ruszyli przez pustynię. Cztery dni później przełamali włoską obronę. Wzięli do niewoli ponad 40 tysięcy jeńców. Był to pierwszy znak, że włoska armia nie jest zbyt bitna. Jej pozostałości wycofały się z powrotem za libijską granicę. Ale Brytyjczycy ruszyli za nią w pościg. W ciągu miesiąca brytyjskie siły pustyni zachodniej, jak je nazywano, posunęły się w Libii o 800 kilometrów. Zatrzymały się i umocniły w libijskim portowym miasteczku El Agheila. Włosi stracili połowę swojej libijskiej kolonii. Ponad 100 tysięcy włoskich żołnierzy trafiło do niewoli. W tym samym czasie, na południu, inne brytyjskie siły zaatakowały okupowaną przez Włochy Abisynię. Walki trwały prawie rok. Warunki terenowe sprawiły, że komunikacja i transport były utrudnione. Ale Włosi w końcu się poddali. Ale nawet po utracie Abisynii, imperialne plany Mussoliniego prowokowały problemy w innej części basenu Morza Śródziemnego. Dwa lata wcześniej, w kwietniu 1939 roku, w ramach budowy drugiego Imperium Rzymskiego, Mussolini zajął Albanię.
Rok później postanowił podporządkować sobie Grecję. Kiedy Grecy odrzucili jego żądania, zaatakował ich. Grecy mieli dwukrotnie mniejsze siły, ale szybko powstrzymali włoski atak. Na początku marca 41 roku nie tylko wypchnęli Włochów z Grecji, ale i z części sąsiedniej Albanii. Brytyjski premier Winston Churchill obiecał Grekom pomoc w ostatecznym zwycięstwie. Ale Brytyjczycy byli już zaangażowani w walkę na innym froncie, w północnej Afryce. Musieli więc wycofać część sił z Libii i przerzucić przez Morze Śródziemne do Albanii. Wraz z wypychaniem włoskich jednostek z Bałkanów sypały się w gruzy imperialne ambicje Mussoliniego. Włosi byli w ciężkich tarapatach. Hitler miał dylemat. Czy powinien pomóc swemu najważniejszemu sojusznikowi i skierować na południe część niemieckich oddziałów szykujących się do ataku na ZSRR? Czy też powinien zapomnieć o Mussolinim? Ostatecznie postanowił mu pomóc. W kwietniu 1941 roku ponad ćwierć miliona niemieckich żołnierzy zaatakowało Jugosławię i Grecję. Niemcy wikłały się w awanturnicze imperialne plany Mussoliniego. Miało to drogo je kosztować. Ale początkowo wszystko szło dobrze. Grecy, mimo brytyjskiej pomocy, nie byli w stanie odeprzeć Niemców. Pod koniec kwietnia wojska państw Osi zajęły Ateny. Trzydzieści tysięcy żołnierzy ewakuowano na kontrolowaną przez Brytyjczyków Kretę. Hitler postanowił ich stamtąd wykurzyć. Skierował na wyspę 22-tysięczne niemieckie wojska powietrzno-desantowe, wsparte przez 150 sztukasów, bombowców nurkujących. Desant rozpoczął się o świcie 20 maja. Niemcy rozpoczęli od ataków na lotniska. Nadmiernie rozciągnięte siły aliantów były nieustannie bombardowane przez niemieckie samoloty. Niemcy niebawem zajęli lotniska. Tam zaczęły lądować kolejne ich jednostki. Alianci zostali zepchnięci w głąb wyspy. Dwa tygodnie później było po wszystkim. 15 tysięcy alianckich żołnierzy ewakuowało się. Osiemnaście tysięcy trafiło do niewoli. Siły państw Osi kontrolowały teraz większość Morza Śródziemnego, w tym szlaki zaopatrzenia do północnej Afryki. Wyglądało na to, że decyzja Hitlera o wsparciu Mussoliniego opłaciła się. Miał szansę wypchnąć Brytyjczyków z całego regionu.
W lutym 1941 roku do libijskiego portu Trypolis przybył pewien niemiecki generał. Erwin Rommel był jedną z wschodzących gwiazd niemieckiej armii. Hitler zdecydował, że to on ma uratować Włochów i przywrócić państwom osi kontrolę nad północną Afryką. Niebawem wylądowały pierwsze jednostki jego Afrika Korps. Na początek 16 tysięcy żołnierzy i ponad 100 czołgów przerzuconych z Europy. Wkrótce siły państw osi przerosły brytyjskie, osłabione przez walki w Grecji i na Krecie. Rommel ruszył w kierunku brytyjskich pozycji w El Agheila i zaatakował. Kiedy Brytyjczycy wycofali się, ruszył za nimi w pościg. W ciągu kilku tygodni alianci zostali odepchnięci z powrotem do granicy egipskiej. Podczas odwrotu aliantów w libijskim porcie Tobruk odcięte zostały jednostki australijskie. Głównodowodzący sił brytyjskich, Sir Archibald Wavell, podjął dwie kolejne próby przyjścia im z pomocą. Ale obie zostały udaremnione przez dobrze umocnione jednostki Rommela. Niemcy byli lepiej uzbrojeni niż alianci. Przeciw brytyjskim czołgom używali dalekosiężnych dział przeciwlotniczych kaliber 88 mm. Efekty przynosiła też taktyka Rommela, który wykorzystując otwarte pustynne przestrzenie, raz za razem zachodził wojska alianckie od tyłu. Przyniosło mu to sławę. Brytyjska prasa, na poły z przerażeniem i na poły z podziwem, nazwała Rommela lisem pustyni. Wavell nie mógł sobie z nim poradzić. Dlatego zastąpił go generał Claude Auchinleck. Naciskano na niego, aby natychmiast ruszył z odsieczą Tobrukowi. Odmówił jednak, czekając na posiłki. Dopiero później, 18 listopada 1941 roku, ruszył do natarcia. Operacja Krzyżowiec, jak ją nazwano, rozpoczęła się od starć wojsk pancernych. Brytyjczycy znów ponieśli ciężkie straty, ale piechota powoli zdobywała teren. W efekcie, po miesiącu zażartych walk, Rommel ustąpił. Tobruk został ocalony. Wojska państw osi wycofały się wzdłuż wybrzeża do punktu wyjściowego w El Agheila. Auchinleck sądził, że póki co ma Rommela z głowy. Rozesłał więc swoje jednostki do baz wzdłuż wybrzeża, gdzie miały nabrać sił.
Był to błąd. Dwa miesiące później, w styczniu 1942 roku, Rommel i jego Afrika Korps znów zaatakowały. Szybko zmiotły z drogi nieprzygotowane i rozproszone jednostki brytyjskie. Znów zaczął się rajd wybrzeżem Afryki. Alianci cofnęli się na nową linię obrony na zachód od Tobruku. Pod Gazelą Brytyjczycy stworzyli sieć umocnień. Rommel zaatakował je pod koniec maja 1942 roku. Po raz kolejny wykonał manewr oskrzydlający, obszedł siły brytyjskie i znalazł się na ich tyłach. Tym razem Brytyjczycy byli na to przygotowani i sami próbowali oskrzydlić Rommela. Walki, podczas których każda ze stron starała się wymanewrować przeciwnika, ciągnęły się przez 3 tygodnie. W końcu alianci zostali zmuszeni do odwrotu. 3 dni później Niemcy zajęli ich pozycję. Rommel wciąż naciskał przeciwnika. Brytyjski odwrót omal nie zamienił się w pogrom. W końcu Auchinleck zdołał przegrupować się i zbudować obronę pod miejscowością El Alamein. Południowe skrzydło swych wojsk oparł na depresji Katara, będącej nie do przebycia dla czołgów. 1 lipca 1942 roku Rommel znów zaatakował. Ale tym razem brytyjska obrona wytrzymała. Linie zaopatrzenia Rommela niebezpiecznie się rozciągnęły. Niemcom brakowało paliwa. Musieli ustąpić. Auchinleck spróbował kontrataku. Przez resztę lipca obie strony wymieniały ciosy, niczym coraz bardziej wyczerpani bokserzy. Churchill był wściekły z powodu braku postępów i przyleciał do Egiptu. Przyszedł czas, żeby po raz kolejny zmienić głównodowodzącego. Auchinlecka zastąpił nie jeden, a dwóch generałów. Harold Alexander, jako dowódca sił na Bliskim Wschodzie, oraz Bernard Montgomery, jako dowódca 8 Armii. Żadna ze stron, ani państwa osi, ani alianci, nie mogła uzyskać przewagi. Nie było jasnego zwycięzcy. Przyszłość północnej Afryki wciąż była niewiadomą. Wszystko zależało od tego, czy Brytyjczykom uda się przerwać linię zaopatrzenia Rommela przez Morze Śródziemne. Przez pierwsze miesiące II wojny światowej
Niepodzielnie panowali nad nim alianci. Dostawy ropy z Bliskiego Wschodu docierały do Wielkiej Brytanii bez zakłóceń. Niezagrożony był też transport między metropolią a koloniami w Indiach i na Dalekim Wschodzie. Przystąpienie Włochów do wojny wszystko zmieniło. Ich flota była nowoczesna i dobrze uzbrojona. Włosi skoncentrowali swoje ataki na Malcie. Wyspa ta była kluczowa dla Brytyjczyków, ponieważ to na niej tankowały paliwo ich łodzie podwodne i samoloty operujące w rejonie Morza Śródziemnego. To stąd brytyjska flota atakowała niemieckie i włoskie konwoje do Afryki. Dlatego latem 1940 roku Włosi zbombardowali Maltę. Był to początek dwuletniego oblężenia wyspy, które przysporzyło jej mieszkańcom olbrzymich cierpień. Pomimo strategicznego znaczenia Malty, Brytyjczycy wcale nie zadbali o jej obronę. Na wyspie nie było myśliwców mogących odeprzeć wrogie bombowce. Tylko przez przypadek w hangarach znaleziono 4 dwupłatowce Gladiator. W pośpiechu przygotowano je do walki. Stawiły Włochom dzielny opór. Przez 3 tygodnie los Malty był niepewny. Wtedy wreszcie przybyły brytyjskie posiłki. Nowe myśliwce odparły włoskie bombowce, przynajmniej na jakiś czas. Było jednak jasne, że Brytyjczycy muszą zrobić coś więcej, aby zachować kontrolę nad tym regionem. Zimą przeprowadzili więc atak, który miał znokautować włoską flotę. Wieczorem 11 listopada 21 samolotów torpedowo-bombowych Swordfish poderwało się z pokładu lotniskowca. Zaatakowały jednostki floty włoskiej zakotwiczone w bazie w Tarencie. Kompletnie je zaskoczyły. Trzy z 6 włoskich pancerników zostały uszkodzone. 4 miesiące później Brytyjczycy znów uderzyli. Zaskoczyli włoską flotę u wybrzeży Grecji. Uszkodzili 4. pancernik Włochów. Zagrożenie ze strony floty Mussoliniego przestało istnieć. Był to także punkt przełomowy dla Hitlera.
Zrozumiał, że Włochy nie są już w stanie zapewnić kontroli nad Morzem Śródziemnym. Alianci mogli przeciąć linię zaopatrzenia do Afryki Północnej i odciąć wojska Rommela. Niemcy postanowili więc wziąć sprawy we własne ręce. Na początku 1941 roku Luftwaffe zbombardowało Maltę. Straty obrońców były poważne. Ataki kontynuowano całymi miesiącami. Ale brytyjski garnizon wciąż się nie poddawał. Co więcej, jesienią 1941 roku, w przerwie między niemieckimi nalotami, Brytyjczykom udało się przeprowadzić szereg ataków na konwoje państw osi płynące do północnej Afryki. Luftwaffe ponowiło więc ataki. Pomimo nalotów, Maltańczycy wciąż się trzymali. Wiosną 1942 roku zostali w szczególny sposób uhonorowani za bohaterstwo, jakie wykazali podczas straszliwych bombardowań. Maltę odznaczono Krzyżem Jerzego, najwyższym brytyjskim cywilnym medalem za odwagę. Jednak latem 1942 roku obrońcom Malty zaczęło kończyć się zaopatrzenie i amunicja. W połowie czerwca brytyjska flota wysłała w stronę wyspy konwoje z Gibraltaru i Egiptu. Ale Niemcy już na nie czekali. Tylko dwa z 17 statków dotarły na miejsce. Sytuacja Malty robiła się dramatyczna. Obrońcy potrzebowali natychmiastowej pomocy. W sierpniu Brytyjczycy rozpoczęli operację Pedestal, polegającą na wysłaniu największego w historii konwoju z zaopatrzeniem dla Malty. Przez cieśninę gibraltarską wypłynęło na Morze Śródziemne 14 statków w eskorcie okrętów wojennych. Niemal natychmiast natknęły się na Niemców. Przez trzy dni trwała zażarta bitwa, podczas której łodzie podwodne oraz samoloty państw osi próbowały zatrzymać i zatopić konwój. Ostatecznie czwartego dnia pięć brytyjskich statków handlowych wpłynęło do portu na Malcie. Przywiozło ze sobą wystarczająco dużo zaopatrzenia, by pozwolić wyspie walczyć dalej. Malta była uratowana. A to oznaczało, że alianci dalej mogli przeszkadzać w dostawach zaopatrzenia dla wojsk Rommela w północnej Afryce. Fakt ten okazał się kluczowy dla przyszłości całego regionu.
Churchill dał swoim dowódcom w północnej Afryce, Aleksandrowi i Montgomerymu, jasne rozkazy. Zniszczyć armię feldmarszałka Rommela. Niemal w tym samym czasie brytyjscy generałowie dowiedzieli się od kryptologów, którzy złamali kod Enigmy, że Rommel przygotowuje następny atak. Montgomery uznał, że list pustyni szykuje kolejny manewr oskrzydlający, więc umocnił grzbiet Alam Halfa na południowy wschód od El Alamein. Miał nadzieję, że na tym zboczu siły Rommela połamią sobie zęby. Kiedy wybuchły walki, ciągnęły się przez 3 dni. Tym razem siły lądowe aliantów wspierało też lotnictwo. Brytyjskie samoloty siały spustoszenie wśród niemieckich czołgów. Rommel musiał się wycofać. Znów zaczęło brakować mu paliwa. Teraz to on się okopał. Na obronę wybrał linię między nieprzejezdnymi piaskami depresji Katara i wybrzeżem Morza Śródziemnego. Aliantów miały powstrzymać pasy pól minowych i artyleria. Dywizje pancerne trzymał Rommel w odwodzie, na wypadek gdyby alianci jednak przebili się przez umocnienia. Montgomery zdawał sobie sprawę, jak dobrze ufortyfikowali się Niemcy. Wiedział też, że ich umocnień nie da się obejść. Pozostało mu jedynie przeprowadzić atak w sam środek niemieckich linii obronnych. Pomogły mu obfite dostawy nowego sprzętu z USA, w tym czołgów Lee i Sherman, wyposażonych w armaty kaliber 75 mm. Alianci mieli w końcu sprzęt, który dorównywał niemieckiemu. Wieczorem 23 października 1942 roku Brytyjczycy rozpoczęli ostrzał artyleryjski pozycji Rommela. Tak zaczęła się bitwa pod El Alamein. Osłaniane przez artylerię alianckie jednostki inżynieryjne zaczęły oczyszczać pola minowe Rommela. Dywizje brytyjskie, australijskie, nowozelandzkie i południowoafrykańskie próbowały przebić niemiecką obronę. Artyleria Rommela siała wśród nich spustoszenie. Po obu stronach rosły straty. Wojska państw osi dziesiątkowały kolejne naloty. Ostatecznie, po 10 dniach walk, alianci się przebili. Dzień później Rommel zarządził odwrót. Była to pierwsza tak duża bitwa z zachodnimi aliantami przegrana przez Niemców.
Churchill triumfował. To jeszcze nie koniec, ani nawet nie początek końca, ale być może koniec początku. Przez 2,5 miesiąca wojska Montgomery'ego parły przez północnoafrykańskie wybrzeża na zachód, tropem Rommela, aż do Tunezji. W tym samym czasie siły brytyjskie i amerykańskie wylądowały 1500 km za jego plecami, we francuskiej Afryce Północnej, czyli w dzisiejszym Maroku i Algierii. Była to operacja Torch, pochodnia. Aliancka pierwsza armia ruszyła stamtąd na wschód, do Tunezji. Rommelowi zagrażał atak w plecy. Przez kilka kolejnych dni Niemcy przetransportowali z Europy dziesiątki tysięcy żołnierzy, mających ocalić Rommela i pozycję państw osi w północnej Afryce. Następnie, w lutym 1943 roku, wzmocniony posiłkami Rommel stworzył kolejną linię obrony, 150 km w głąb Tunezji, i przygotował się do ataku na nacierające siły Montgomery'ego. Ale ten po raz kolejny został ostrzeżony przez kryptologów, którzy złamali kod Enigmy. Kiedy niemieckie czołgi ruszyły na Montgomery'ego, ten już na nie czekał. Nadziały się na brytyjską artylerię i zostały powstrzymane. Była to ostatnia bitwa Rommela w północnej Afryce. Wrócił do Niemiec i błagał Hitlera, żeby zakończył już afrykańską kampanię, ale ten odmówił. Popełnił błąd. Ósma armia Montgomery'ego natarła na Niemców z południa, a brytyjsko-amerykańska pierwsza armia z zachodu. Siódmego maja Amerykanie zajęli port w Bizercie. Brytyjska siódma dywizja pancerna, słynne Szczury Pustyni, opanowała zaś Tunis. Wojska państw osi znalazły się w pułapce. Pięć dni później poddało się ćwierć miliona żołnierzy włoskich i niemieckich. Dwa razy więcej niż cztery miesiące wcześniej pod Stalingradem. Dla Niemiec była to kolejna katastrofa. Dzień później głównodowodzący sił brytyjskich w regionie, generał Alexander, przekazał Churchillowi: „Sir, mam w obowiązku poinformować pana, że wróg zaprzestał wszelkiego oporu. Jesteśmy panami północnoafrykańskiego wybrzeża”. Ryzykowna zagrywka Mussoliniego w Afryce okazała się bardzo kosztowna dla jego niemieckich sojuszników. Jej konsekwencje dla niego samego i Niemiec były bardzo poważne. W
styczniu 1943 roku na konferencji w marokańskiej Casablance Churchill i Roosevelt uzgodnili, że trzeba otworzyć drugi front w okupowanej przez Niemcy Europie. Oczywistym celem ataku były Włochy, bardzo osłabione klęskami w Afryce. Pozostało tylko pytanie, jak na nie uderzyć. Przez Sardynię czy Sycylię? Alianccy dowódcy postanowili zaatakować przez Sycylię. Aby jednak utrudnić Niemcom obronę, przygotowali mistyfikację. Opatrzono ją kodem Minsmith. W jej ramach u wybrzeży Hiszpanii podrzucono zwłoki z fałszywymi planami. Kiedy w maju 1943 roku znaleziono je na brzegu, dokumenty przekazano Niemcom. Wynikało z nich, że alianci będą pozorować atak na Sycylię, ale ich prawdziwym celem jest Sardynia. Odkodowane szyfrogramy z Enigmy potwierdziły, że Niemcy chwycili przynętę. Sześć tygodni później brytyjska 8. Armia Montgomery'ego wylądowała w południowo-wschodniej części Sycylii. Włoska obrona wybrzeża nie stawiła większego oporu. Na zachodzie wyspy amerykańska 7. Armia wylądowała w rejonie Geli. Włoski opór szybko został złamany. Dla Włochów inwazja na Sycylię była ostatecznym upokorzeniem. Mussolini został odsunięty od władzy. Włosi się zbuntowali. Nowy rząd zaczął w tajemnicy omawiać z aliantami zawieszenie broni. Dla Hitlera był to kolejny koszmarny cios. Musiał przesunąć i tak niewielkie rezerwy do Włoch, aby bronić swej południowej flanki. Powiedział niemieckim dowódcom, że nawet jeśli Włosi się poddadzą, oni mają walczyć dalej. W ciągu 5 tygodni Niemcy zostali wypchnięci z Sycylii. Alianci rozpoczęli natarcie w głąb kontynentalnych Włoch. Amerykanie sunęli od strony zachodniej. Brytyjczycy od wschodniej. Wszędzie napotykali na zaciekły opór Niemców. Pomimo niego, 1 października 1943 roku alianci zajęli Neapol. Ale wtedy ich dalsze postępy spowolniły jesienne deszcze i umiejętne niemieckie kontrataki. Dopiero pod koniec listopada alianci ostatecznie dotarli do linii Gustawa, pierwszej z serii fortyfikacji przecinających w poprzek Włochy. Brytyjczycy próbowali przełamać ją w części wschodniej, ale nadejście zimy i pogorszenie warunków pogodowych zatrzymało ich natarcie.
Ze swej strony na zachodzie wojska USA próbowały ominąć umocnienia morzem. Drugiego stycznia 1944 roku Amerykanie wylądowali pod Anzio, kilkadziesiąt kilometrów od Rzymu. Doszło do zaciekłych walk. Niemcy niemal zepchnęli Amerykanów z powrotem do morza. Wojska USA utrzymały przyczółek, ale przez resztę zimy tkwiły w nim niczym w pułapce. W tym samym czasie, w środkowych Włoszech, kluczem do przełamania linii Gustawa było wzgórze Monte Cassino, zmieszczącym się na szczycie opactwem. Wiosną wojska alianckie kilkakrotnie próbowały je zdobyć. Nie udało im się. W akcie desperacji alianci zbombardowali historyczny klasztor. Ale Niemcy bronili się dalej. Wreszcie, kiedy wiosną poprawiła się pogoda, wojska alianckie przełamały niemiecki opór. Jednocześnie Amerykanie wyrwali się spod Anzio. Alianci szybko ruszyli na północ, do Rzymu. Czerwca 1944 roku stolica Włoch była wolna. Dla Hitlera był to cios. Jego pozycja we Włoszech słabła. Alianci wciąż parli na północ. Niemcy zarządzili odwrót i wycofali się na znakomicie umocnioną linię Gotów, na północ od Florencji. Tam natarcie aliantów znów powstrzymała zła pogoda. Dopiero wiosną 1945 roku całe Włochy zostały wyzwolone. Do tego czasu Włosi skończyli już z Mussolinim. Miejscowi partyzanci pojmali go i rozstrzelali. Jego zwłoki wywiesili potem w Mediolanie. Wojna Mussoliniego zakończyła się katastrofą dla niego i jego kraju. Wystawiła też na szwank południową flankę III Rzeszy. Niemieckiej armii brakowało już żołnierzy i była w odwrocie na wszystkich frontach. Wersja polska, Sun Studio Polska. Tekst Adam Węgłowski. Czytał Mariusz Siudziński.